Przemyślawszy, mówiąc szczerze, w polskie imię słowy wierzę. To właśnie imię słowy przysłówkowe sprawiają nam najwięcej kłopotu. Często zapominamy, że określają one czynność mającą tego samego wykonawcę, co inna czynność. Robiąc zakupy, Paweł umilał sobie czas rozmową przez telefon. I to ma sens, bo to Paweł robił zakupy i także on umilał sobie czas rozmową przez telefon. Ale pod żadnym pozorem nie wolno powiedzieć, robiąc zakupy, Pawłowi było miło rozmawiać przez telefon. Tu imię słów użyty jest niepoprawnie. W tym zdaniu nie można wskazać podmiotu, a jednocześnie wykonawcy obu czynności. Ale w gazetach, telewizji, internecie widzę mnóstwo podobnych błędów. Fatalnie. A przecież wystarczy powiedzieć... Biorąc pod uwagę sytuację budżetową, uważam, że rząd zasługuje na krytykę. Przecież to ja biorę pod uwagę sytuację budżetową i ja uważam, że rząd zasługuje na krytykę. Okropnie! Okropnie! Czy to zadłużenie zaniechało spłacania kredytu? Przecież to bez sensu! Przecież można powiedzieć, gdy zaniechał spłacania kredytu, jego zadłużenie zaczęło rosnąć. A można powiedzieć też, zaniechawszy spłacania kredytu, zmagał się z coraz większym zadłużeniem. O właśnie! Tu od razu wiemy, że chodzi o tę samą osobę. Imię słowy są naprawdę proste. Wystarczy mówiąc myśleć i myśląc pisać. Albo mówić przemyślawszy. Przemyślawszy, mówiąc szczerze, w polskie imię słowy wierzę.